okres przygotowawczy w Starze Starachowice z dniem dzisiejszym. Chciałbym wszystkich kibiców poinformować, że tutaj na treningu jest 32 osoby, wśród których jest część zawodników testowanych, część zawodników z grupy juniorskiej i są zawodnicy, którzy już podpisali kontrakty w Starze, czyli Hanslik i Duda. Także jest to na pewno dla nas okres takiego troszeczkę testowania. Przygotowujemy się także do meczów kontrolnych, które już niebawem, najbliższy mecz w sobotę ze Stalą Stalowa Wola i będziemy oceniać zawodników, którzy będą przydatni do naszej drużyny. No i nie chcę naszej drużyny w jakichś widełkach uwzględniać, bo to z reguły kończy się jakimiś często złymi emocjami. Na pewno jestem optymistą, jeżeli chodzi o ten sezon. Mam nadzieję, że Star będzie walczył o górną połówkę tabeli. Zobaczymy jeszcze, jak nasze wzmocnienia, jak zawodnicy nowi, jak nam pomogą w tych nowych rozgrywkach i myślę, że Star będzie drużyną, która będzie niespodzianką na trzecioligowych boiskach.